22 lutego. Opowiadanie pod tytułem Słoik. Pewnego razu nauczyciel wszedł do klasy, niosąc szklany słoik do przechowywania produktów spożywczych. Postawił go na biurku, a sam schylił się pod blat i wyciągnął stamtąd około 10 kamieni o nieregularnych kształtach. Każdy z nich osobno zaczął ostrożnie wkładać do słoika. Kiedy już go napełnił i więcej kamieni się nie mieściło, zapytał klasę: czy słoik jest pełny? Tak, odpowiedzieli wszyscy. Czyżby? Ponownie schylił się i spod stolika wyjął pudełko ze żwirem i następnie zaczął wsypywać go do środka, lekko potrząsając naczyniem, tak aby drobne kamyczki mogły wypełnić przestrzenie pomiędzy kamieniami. Ponownie zadał pytanie: czy teraz słoik jest pełny? Klasa już zrozumiała. Prawdopodobnie nie, odpowiedział ktoś. Dobrze, powiedział nauczyciel. Znowu pochylił się i spod biurka wyjął wiaderko z bardzo drobnym piaskiem, który wsypał do słoika, wypełniając pozostałą wolną przestrzeń. I znowu spytał: a czy teraz słoik jest pełny? Nie, churalnie odpowiedziała cała klasa. Dobrze, kontynuował nauczyciel. Wyciągnął dzbanek z wodą i wlał ją do słoika, napełniając go po brzegi. Co to wszystko oznacza? Zapytał na koniec. Natychmiast podniosła się jedna ręka. To znaczy, że nieważne, jak bardzo zapełniony jest twój kalendarz, bo jeśli solidnie pracujesz, zawsze znajdziesz trochę czasu na dodanie czegoś jeszcze. Nie. Historyjka ta uczy innej prawdy. Jeśli kamieni nie włożysz na samym początku, to nie włożysz ich nigdy. Co jest kamieniami twojego życia? Twoje dzieci? Ktoś, kogo kochasz? Twoi najbliżsi? Twoje wykształcenie? Twoje marzenia? Czas dla siebie? Twoje zdrowie? Pamiętaj, abyś zawsze te kamienie wkładał na początku, bo później już się nie zmieszczą. Jeśli wypalisz się dla drobnych spraw, żwir, piasek, to napełnisz swoje życie nieistotnymi rzeczami i zajmiesz się nimi, nigdy nie nadając właściwego znaczenia sprawom wielkim i ważnym. Kiedy będziesz zastanawiać się nad tą historyjką, postaw sobie pytanie: co jest kamieniami w moim życiu? Włóż je do słoika jako pierwsze.